Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Ostatnio w serii Dieta Zajwen mówiłam na temat węglowodanów, teraz chciałabym powiedzieć na temat dobrych źródeł białka. Białka dzielimy na białka wartościowe, na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Jest to uzależnione od zawartości aminokwasów, tak zwanego aminokwasu ograniczającego. W zbożach najczęściej tym aminokwasem ograniczającym jest lizyna, przez co zboża nie do końca mogą stanowić jakby taki materiał budulcowy dla naszych białek i osoby, które są na dietach wegetariańskich, muszą te diety mądrze komponować, czyli łączyć pewne składniki ze sobą tak, aby te aminokwasy były kompletne. Takim wzorcowym białkiem jest białko jaja i do tego białka jaja porównujemy sobie aminokwasy, stąd też powstała teoria tych niekompletnych aminokwasów, aminokwasów ograniczających. Kolejnym ciekawym przypadkiem jest na przykład kukurydza, w której aminokwasem ograniczającym jest tryptofan, który jest absolutnie niezbędny do prawidłowej pracy mózgu. Zatem jedzenie takiej kukurydzy dostarcza nam tam jakieś aminokwasy i jeżeli mówimy, że białko może działać obciążająco na organizm, to pamiętajcie o tym, że białko my mamy ze wszystkich produktów. Jeżeli jemy dużo niepełnowartościowego, którego nasz organizm nie potrafi wbudować jako coś, jakiś materiał budulcowy, no bo nie ma kompletu aminokwasów, to on to musi przemielić i wydalić. I rzeczywiście takie białko może się okazać, że jest dla naszego organizmu obciążające. Dlatego ważne jest, żeby w diecie, jeżeli dbamy o muskulaturę, o zdrowie, regenerację i tak dalej, wybierać te białka, które są pełnowartościowe i mają w sobie komplet aminokwasów. Jakie to są? No przede wszystkim zwierzęce. Jest to oczywiście mięso, podroby, tutaj mamy jeszcze jaja, no i można powiedzieć, że twaróg. No ale nie jestem zwolennikiem twarogu jako źródła białka, bo sam twaróg oczywiście ma sporo tego białka, ale niektórzy wykorzystują jeszcze mleko, jogurt. Jak popatrzymy na zawartość białka w mleku, to tam mamy 3 gramy, a 6 gramów mamy węglowodanów, więc takie mleko jest bardziej źródłem węglowodanów niż jakiegoś białka dla naszego organizmu. Poza tym wiele osób niestety nabiału nie toleruje, pojawiają się po tym pryszcze, problemy z jelitami, wzdęcia. No a jeżeli tolerujemy i ktoś chce mieć nabiał w diecie, to polecam, żeby to był nabiał na przykład od kozy. Taki nabiał, który wiadomo, że ta koza pasła się na łące zielonej, on będzie miał w składzie również kwasy CELA, które korzystnie wpływają na nasz organizm, natomiast nie od przemysłowej krowy, bo tam będą się znajdowały antybiotyki, sterydy i różne inne substancje, które mogą bardzo negatywnie wpływać na nasz organizm. Ze źródeł roślinnych do takich białek pełnowartościowych mówi się oczywiście o soi, której nie polecam ze względu na zawartość fitoestrogenów, ze względu na modyfikacje genetyczne i ze względu na substancje antyodżywcze, czyli inhibitory trypsyny, goitrogeny, które wpływają negatywnie na tarczycę. Patrzmy zawsze na biologiczną dostępność, na to, ile tego białka nasz organizm może faktycznie wyciągnąć, wbudować, a ile będzie musiał wyrzucić, przemielić, wydalić z organizmu. Z takich zbożowych źródeł pełnowartościowych białka komosa ryżowa, amarantus, gryka i tef miłka abisyńska. Natomiast według mnie najlepsze absolutnie, no to mięso, podroby, jaja. I teraz jakie mięso? No na pewno nie kurczak, nie indyk, bo to są chude mięsa. Jeżeli są chude, to mamy dość dużą podaż białka, mała ilość tłuszczu, a ten tłuszcz nam jest potrzebny do tego, żeby dobrze to białko wbudować. Korzystajmy z czerwonego mięsa, takiego wyraźnie przerośniętego tłuszczem, dlatego że czerwone mięso zawiera dużo większą ilość składników pokarmowych, a tłuszcz zawiera dodatkowo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i te kwasy tłuszczowe nasycone, ale również pamiętamy, że w zwierzęcych źródłach znajdują się również omega-3 i omega-6, które nam są potrzebne, więc za jednym razem dostarczamy wszystko. Absolutnie nie może zabraknąć w diecie podrobów. Podroby to jest po prostu w ogóle hit. To jest taki superfood, to jest multivitamina, to jest coś, co zawiera komplet składników odżywczych i korzystajmy tutaj z wątroby. Polecam jednak ekologiczną. Wątroba wprawdzie nie jest magazynem, jest filtratorem, natomiast może coś tam jednak w niej pozostać. Do tego muszczki, do tego nerki, żołądki. Jeżeli ktoś jest w stanie skłonić się do czegoś takiego, no to byłoby idealnie. Jaja, niestety część osób ich nie będzie tolerowała i pamiętajmy, że to, co jest ważne odnośnie obróbki termicznej, to powinno być jak najmniej obrobione, czyli lepsze będzie mięso surowe niż mięso, które zostało obrobione. W surowym mięsie znajdują się enzymy wspomagające trawienie i mięso surowe jest dużo lepiej strawne. Wątróbka, jeżeli ktoś jej nie toleruje na surowo, w sumie jest bardzo smaczna, bo jest słodka ze względu na zawartość glikogenu, ona dopiero po obróbce staje się gorzka, no to niech będzie lekko obrobione, ale niech to będzie coś, co jest duszone,
a nie spalone na wiór. Podczas obrabiania białek termicznie pojawiają się toksyczne substancje WWA, HCA, które w swojej nazwie mają na końcu aromatyczne. Można powiedzieć, że nowotwór pachnie grillem. Jeżeli cokolwiek obrabiamy termicznie w wysokiej temperaturze, grillujemy, pojawia się reakcja Maillarda, czyli to zarumienianie, to coś staje się dla nas toksyczne. I sporo się mówi o tym, że mięso jest pronowotworowe, ale zwróćcie uwagę, skąd ono pochodzi. Czy ono jest ekologiczne, czy krowa się pasła na łące zielonej, czy to jest jakiś przemysłowy kurczak, wtedy i kurczak jest przecież toksyczny dla nas. No i zwróćmy uwagę na obróbkę termiczną. Im mniej obrabiane, tym lepiej. Jaja powinny być spożywane nawet na surowo. Nie boimy się awityny, dlatego że białko z żółtkiem jest komplementarne, natomiast jeżeli ktoś ma nietolerancję, może tolerować bardziej żółtka. Jeżeli już obrabiamy termicznie, to niech to będzie tak ścięte, żeby żółtka były płynne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na odcinek na temat tłuszczów.